Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam do filmu odnośnie analizy on-chain, czyli tego, co dzieje się na blockchainie, a na podstawie czego można próbować również wnioskować cenę. Dzisiaj przedstawię Ci projekty ETH, ADA oraz KNC, czyli Ethereum, Cardano oraz Kyber Network. Serdecznie zapraszam do obejrzenia i wysłuchania tego odcinka. Pierwsze pójdzie Ethereum, także zobaczmy, co tutaj ciekawego można odczytać. Przede wszystkim powiem może krótko, czym jest ta analiza on-chain. Analiza on-chain, tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku tej serii, do którego zapraszam, jeśli jeszcze go nie miałeś okazji zobaczyć, pozwala śledzić to, co dzieje się na blockchainie i myślę, że jest to dosyć ciekawa metoda, którą można stosować dla projektów opartych o blockchain. Właśnie dzięki temu, że ten blockchain jest publiczny, jest otwarty. Czyli podobnie jak analizowaliśmy kod źródłowy z GitHuba, który również jest otwarty, teraz mamy możliwość śledzenia właśnie tego, co dzieje się na blockchainie i próbować przewidywać, znajdywać korelacje z tym, co może się dziać w przyszłości. Jeśli chodzi o Ethereum, to tutaj widzimy, że 53% adresów obecnie na dzień dzisiejszy jest w tak zwanym stanie in the money, czyli oznacza to tyle, że mogą oni w każdej chwili zrealizować zyski. Oczywiście na tym etapie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakiej wartości te zyski będą. No to zależy oczywiście od tego, kiedy te adresy zostały zasilone. Warto w tym celu tutaj przyjrzeć się temu wykresowi, który tak naprawdę pokazuje, jakie poziomy cenowe dla jakiej liczby adresów były osiągane przy zakupie, dzięki czemu można tutaj próbować wystosować tak zwany opór, jak i wsparcie, pojęcia znane nam na przykład z analizy technicznej. Tutaj ta przerywana linia oznacza obecną cenę. Zielone koła są to przedziały cenowe dla adresów, które zostały zasilone i które obecnie są w statusie in the money, czyli mogą realizować zyski. Czerwone adresy, czerwone kółka natomiast obrazują adresy, które jeszcze są na tak zwanej stracie. I co ciekawego tutaj można przeczytać. Zwróćmy uwagę, że na te trzy dosyć spore czerwone koła są to, w sumie będzie to ponad 15 milionów adresów, które nadal obecnie są na stracie i jest to prawie 40% obecnie obecnych adresów. Dokładnie tych adresów jest 16 milionów 210 tysięcy. I tutaj można z tego wywnioskować, że tak naprawdę na tym poziomie pojawi się pierwszy opór, pojawi się z pewnością zwiększona podaż tutaj wywołana tym, że część osób posiadających właśnie Ethereum na tych adresach będzie chciała w końcu zrealizować zyski. Zobaczmy, że średnia cena dla tych adresów to jest $295, a tak naprawdę ona się waha od 250 do aż 399, czyli to jest bardzo duży rozrzut i według mnie w tej chwili ciężko będzie pokonać projektowi Ethereum wycenę pojedynczego tokenu powyżej tych $400. Oczywiście wszystko zależy od tego, kiedy i jaka ta hossa na projekt Ethereum przyjdzie. Kolejny punkt oporu, oczywiście oporu w kontekście takiej, jaki znamy z analizy technicznej,
jest na pułapie pomiędzy 399 a 660 dolarów. Jest to średnia 508 dolarów. Także tutaj również kolejny mamy poziom i kolejne 5 milionów adresów, które prawdopodobnie będzie mogło zechcieć realizować zyski. Co natomiast odnośnie wsparcia, gdzie tutaj można szukać wsparcia? Według mnie tutaj jest pierwszy poziom wsparcia, czyli cena średnia około 225 dolarów, gdzie prawdopodobnie może pojawić się popyt i z pewnością pojawi się tutaj dla ceny pomiędzy 200 a 218 dolarów, gdzie średnio mamy 209 dolarów, czyli przy tym poziomie cenowym również na bazie oczywiście tych danych zapisanych na blockchainie i tego, kiedy poszczególne adresy były zasilane tokenami, można wnioskować, że pojawi się jakiś popyt dzięki temu, że będzie tutaj występowało wsparcie. Z dodatkowych wartych odnotowania tutaj wskaźników również warto zwrócić uwagę na adresy, na ich aktywność i to, w jaki sposób to się ma względem ceny. Tutaj widzimy, że liczba adresów z środkami na nich stale rośnie i to z tego, co tutaj można odczytać z tego wykresu, liczba adresów dosyć w interesujący sposób pnie się do góry, co myślę, że może świadczyć o cały czas zwiększonej adopcji i zwiększającej się popularności tego projektu. Mamy tutaj również możliwość przejrzenia tak zwanych aktywnych adresów. Aktywne adresy są to adresy, które wykonały, na których odbyła się jakaś transakcja tutaj w wybranym przedziale czasowym. Także widzimy, że tutaj jeśli chodzi o Ethereum, a zwłaszcza pewnie w tym momencie o projekty oparte o zgodne z trendem DeFi, jak najbardziej te aktywne adresy generują, co również ma potwierdzenie w całkowitym wolumenie, który cały czas oczywiście również jest większy na Ethereum. Kolejna sprawa, na którą tutaj warto zwrócić uwagę, to koncentracja, czyli tak naprawdę podział na tak zwanych wielorybów, na whale, czyli na tych dużych graczy. Obecnie mamy 5 graczy, których wartość portfela przekracza 1% całkowitego funkcjonującego obecnie wolumenu, czyli jest 5 takich adresów. To oczywiście można próbować zgadnąć, do kogo te adresy mogą należeć. Na pewno przynajmniej jeden z nich jest adresem jakiejś giełdy. Także tutaj również to jest ciekawy wskaźnik w kontekście oceny projektu, pozwalający nam ocenić, w jaki sposób będzie można łatwo tą ceną sterować. Co jeszcze przyjrzymy się przy kolejnych projektach. Jeśli natomiast chodzi o inwestorów, czyli adresy, które obecnie mają wartość tokenów pomiędzy 0,1% a 1%, jest ich 140, co stanowi 27% całości. Dodatkowo, jeśli chodzi o samego GitHuba, to również też mamy takie przykładowe statystyki. Według mnie, moim zdaniem, obecnie Ethereum nie ma za bardzo sensowności śledzenia jego GitHuba z tego względu, że protokół w wersji 2.0 jest rozwijany na innym repozytorium, w zupełnie innej organizacji, a wszelkie rozwiązania z zakresu drugiej warstwy w dużej mierze, w sporej większości wiążą się z oddzielnymi projektami, których aktywność należałoby śledzić właśnie na stronie organizacji na GitHubie, na tych konkretnych właśnie projektach. Dlatego tutaj ta aktywność GitHubowa w kontekście Ethereum, myślę, że pod względem oceny tego, co dzieje się obecnie w projekcie, nie za bardzo daje nam prawdziwy obraz tego, co
do tego, co dzieje się w projekcie. Dodatkowo z ciekawych rzeczy warto tutaj zwrócić uwagę, co jest wyszukiwane przez internautów w kontekście właśnie Ethereum, i widzimy, że w dniu dzisiejszym były to opcje, były to zapytania związane właśnie z płynnością, z kapitalizacją, ze skalowaniem. Co ciekawe, w dniu wczorajszym spore zainteresowanie wzbudziła informacja od projektu Augur, który również w kontekście Ethereum był przeszukiwany. Także takie krótkie omówienie, jeśli chodzi o Ethereum. Przejdźmy do kolejnego projektu, który tutaj wybrałem. Kolejnym projektem jest Cardano. I tutaj sytuacja wygląda w następujący sposób. Mamy ponad 70% adresów, które są in the money, czyli które mogą w każdej chwili realizować zyski. Zbliżona wartość co do dużych graczy, czyli w Ethereum mieliśmy 39%, tutaj mamy 38% wszystkich tokenów jest właśnie skoncentrowana w tych u wielorybów, u dużych graczy. Dużo mniejsza korelacja ceny, jeśli chodzi o porównanie do Bitcoina, to tylko 0,43, gdzie tak naprawdę zobaczmy, że cena Ethereum jest mocno przywiązana do Bitcoina, bo wygląda na to, że zachowuje się w zasadzie tak samo jak cena Bitcoina. Czyli jeśli Bitcoin spada, to cena Ethereum spada, jeśli Bitcoin rośnie, to cena Ethereum również rośnie. Tutaj pamiętajmy, że w momencie, kiedy ten wskaźnik będzie miał wartość 1 korelacji, to tak naprawdę cena danego tokenu zachowuje się identycznie jak cena Bitcoina. Zwróćmy uwagę, spróbujmy może przeanalizować to, co obecnie dzieje się w Cardano. Tutaj mamy taką ciekawą sytuację z tego względu, że jest ona bardzo podobna na tutaj wyznaczonych pułapach cenowych dla wszystkich adresów. Czyli tutaj nie mamy tak dosyć jawnie określonych progów wsparcia czy progów oporu. No możemy tutaj oczywiście założyć, że pierwsze jakieś mocne wsparcie, gdzie może pojawić się popyt, to przy cenie właśnie 0,7 setnych dolara. Tutaj z tego, co można przeczytać właśnie z danych zapisanych na blockchainie, może prawdopodobnie pojawić się wsparcie, które będzie generował popyt na nowe transakcje zakupowe właśnie ze strony kupujących. Jeśli chodzi o samą sprzedaż, to tutaj mamy obecnie jedynie 19% adresów, którzy nadal są na stracie. I zwrócimy uwagę, że ciężko za pomocą przynajmniej tego wskaźnika wyznaczyć próg, w którym będzie mogła pojawić się opcja na zakup. Idąc dalej, warto zwrócić uwagę na sieć, na właśnie to, co dzieje się na adresach. Tutaj dzienna liczba adresów również cały czas idzie do góry, a raczej nie odnotowujemy spadków, jeśli chodzi o aktywne adresy, czyli adresy, które w ostatnim tutaj podanym czasie wygenerowały jakąś transakcję, to ta liczba, chociaż w mniejszym stopniu, ale również rośnie. Myślę, że tutaj wszyscy hodlerzy, wszyscy trzymający tokeny ADA czekają właśnie na staking. Zwróćmy uwagę, że ponad 50 osób trzyma te tokeny bez praktycznie żadnego ruchu od ponad roku, od co najmniej roku. Natomiast jeśli chodzi o sam ten poprzedni rok, to ponad 60% adresów nie wykonało żadnej transakcji w tym czasie. Warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę na tą właśnie koncentrację, czyli na to, gdzie ewentualnie są duzi gracze i w jakiej oni są liczbie.
Na ten moment mamy 8 adresów, których wartość jest większa niż 1% obecnie znajdującego się wolumenu. Jest to 30%, czyli 30% wszystkiego znajduje się na 8 adresach, co myślę, że nie jest jakimś rekordowym wynikiem, nie jest dużym problemem dla samego projektu. Są pewne projekty, które tutaj ten wskaźnik mają dużo większy. Tak naprawdę według mojej oceny pokrycie już powyżej 60% powinno zapalać jakąś lampkę, jeśli chodzi o potencjalnie kupującego token danego projektu, ponieważ może to świadczyć o bardzo łatwym sterowaniu ceną danego projektu. Idąc dalej, ostatni projekt, również tym razem typowy projekt DeFi, projekt Kyber Network, czyli omówiłem już Ethereum. Dużą konkurencję dla Ethereum, którą może się okazać Cardano, a następnie zgodnie z obecnie powszechnym popularnym trendem DeFi przyjrzymy się projektowi Kyber Network, który również w ostatnich czasach cieszy się bardzo dużą popularnością. Tutaj na uwagę zwraca fakt przede wszystkim to, na pierwszy rzut oka, że jego cena jest praktycznie niezwiązana z Bitcoinem, a nawet można powiedzieć, że jest w odwrotnym trendzie niż Bitcoin. Wskaźnik minus 0,57 świadczy o tym, że często jest tak, że kiedy cena Bitcoina rośnie, cena tokenu projektu Kyber Network pewnie spada. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że koncentracja adresów tych właśnie wielorybów, dużych graczy jest ponad 70%, dokładnie 176%, co świadczy o tym, że projektem można będzie prawdopodobnie dosyć łatwo sterować, jeśli chodzi o oczywiście jego cenę. Mamy tutaj 17 adresów, na których właśnie te wartości się składają, natomiast mamy 68 adresów, czyli ponad 16%, których wartość jest pomiędzy 0,1 a 1% obecnie funkcjonującego wolumenu. Także tutaj według mnie istnieje spore ryzyko manipulacją tej ceny. Tutaj mamy jeden na przykład portfel, jeden adres, który ma ponad 14% obecnie funkcjonującego właśnie wolumenu. Jeszcze może zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w kontekście transakcji na adresach. Jeśli chodzi o samą liczbę transakcji, to po tym powiedzmy hypie na początku czerwca ta liczba transakcji powoli zaczyna spadać. Oczywiście są jakieś wybicia, co oczywiście również ma wpływ na adopcję i na to, jak często tokeny projektu Kyber migrują pomiędzy swoimi adresami. Jeśli chodzi o bardzo istotny wskaźnik dla projektu Kyber, czyli in and out money, tutaj zwróćmy uwagę, że według mnie, według tego, co można tutaj przeczytać, dosyć spory opór, gdzie prawdopodobnie pojawi się podaż, jest w obrębie ceny pomiędzy 1,52 a 2,74 dolara, gdzie mamy średnią 1,85 i według tego, co tutaj można przeczytać, według tego, jak ja to interpretuję, myślę, że temu projektowi ciężko będzie pokonać ten pułap cenowy 1,85, ponieważ jest spora szansa na to, że kiedy tutaj cena wejdzie w ten zakres, część tych portfeli będzie chciała zrealizować zyski. Co prawda nie jest tych portfeli, tych adresów dużo, jest to 26 tysięcy. Niemniej jednak może mieć to wpływ na to, że ciężko będzie pokonać tą cenę, a tym samym jakiś znaczący wzrost jeszcze na Kyberze. Także jeśli chodzi o analizę on-chain w tym odcinku, myślę, że to już wszystko. Daj znać, co myślisz o tego typu właśnie przyglądaniu się i próbie prognozowania
ceny. I oczywiście zapraszam do zgłaszania kolejnych propozycji w komentarzach pod tym filmem. Dziękuję, cześć.